Siemaneczko, w 27 części Let's Play Arkania. Dobra, musimy udać się w kierunku starej dżungli. No taki jest plan, na północ z klasztoru za czarnymi jarami, nie? Taki jest kierunek, przy okazji jakaś torba, przy okazji tutaj są też szkielety. Tak to na mapie wygląda, no idziemy. Idziemy, nie ma co się tu rozczulać. Dzień dobry panowie, wstajemy. Ojejka, ładna poświata jest w nocy. Nie no, graficznie to ładnie to wygląda, no. Trzeba powiedzieć, że opakowanie Arkanii daje radę, nie? A niektóre szczegóły, jak ten mieczyk, są naprawdę ładne. Pod tym względem nawet dali więcej niż siebie niż 30%. Dobra. Czy jest sens, cholera, tak kucać? O, coś tam nawet było. Kurde, tak z przyzwyczajenia nieraz kliknę, a z chrząszczy dostaję expa. Coś tam chyba. Nie wiem, czy dostaję, w każdym bądź razie może... Mogę mięsko. Może będzie do czegoś przydatne. Dobra, chodźmy, bo za dużo czasu tracimy. Na takie pierdoły. Okej, tu mamy jaszczury. No wybijemy je, bo liczę, że może gdzieś tą torbę... Gdzieś tą torbę może trafię. Cholera. A tu co tutaj mamy? O, pradawne relikwie, zajebiście. Nie widzicie zakamarki? Tu chyba mamy siarkę czy złoto? Siarkę też możemy wziąć. Oby te opary nam zaraz nie wybuchły tutaj, nie? Tutaj co mamy? Siareczkę. Weźmiemy tą siareczkę. Jakby była, wiecie, do czegoś potrzebna, no to już będziemy mieli ją w plecaku, nie? Coś tu się nie kryje. Nope. Tu mamy jaszczurkę. O, deszczyk, tam mamy golema. Dobra. To bierzemy, to też. Tutaj kolejna. Zacząłem nagrywać i już coś czuję, że już się... Coś się zaczynam smarkać, no ja pierdzielę. Ale mnie to czasami normalnie denerwuje. Dobra, ale może nie skupiajmy się na tym. Będzie lepiej. Cały czas wiecie, o czym myślę, cholercia. Bo, a nie, o tym. Tu było jakieś ewidentne, nie było tu wejścia, tylko to było jakieś wyjście, bo przecież tu nie dało się wskoczyć. I w sumie tej jaskini też nie sprawdziłem. Ale nie chce mi się tam wracać, kurde, no... Może tam jakieś relikwie są, może coś. Ale no cholera, no nie ma... Arkania nie ma, nie daje czegoś takiego, wiecie, tej satysfakcji z tego eksploru. To jest jakby wręcz przeciwnie, mam takie wrażenie, że na siłę jest wszystko oddalone od siebie, żeby gra dłużej potrwała, nie? Nie próbuj na mnie tych sztuczek. Dobra. Dobra, wiem, że się kończy, to go już tak dotłuczemy. Nie będzie problemu. A może będzie? Tam był fajny ten paraliż, cholercia. Bardzo fajny, to się ładnie naprawdę sprawdzało. Na tamtej poprzedniej broni. No ale dobra. Pytanie, czy w prawo chcemy iść? On mówił coś, żeby w lewo iść, ten od tej zgubionej torby. To może chodźmy w lewo. No. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Aha, to się jakoś dalej... O, mamy coś po lewej stronie, zgadza się. Dobra, i mamy też szkielety. Dobranoc. Tak jest. Ładnie na miękko robimy. Nie próbuj.
Tak, tak, ja ci dam zaraz, kurde. Aj, cholerny dziad łucznika. Czekajcie, tego to może sobie sprawdzimy? Nie. To był ten? Kapłan? Czy kapłani mają to samo? To samo mają, no dobra. To zakładam, że tu po tej lewej stronie będzie chyba ta torba, nie? Tam jeszcze ewentualnie mogą być jakieś jaszczury. Do pokonania. O, tu jakiś bosik jest, dobra. Obsydian, o kurwa, czekaj. Nie. Dawaj tutaj na nich. Tak jest, bo nas rozstrzelają. Pięknie. Tak jest. Okej, teraz możemy się odsunąć. Dobra, chodź. Nie stanowisz wyzwania, koleżko. Aj, musiał sięgnąć. Dobra, co ty tutaj masz? Co? Skrzydlaty topór. Czy to jest coś fajnego? 43. No jest. No jest, broń do ulepszenia. Tylko najlepszym i najtwardszym wojownikom z nordmarskiego klanu ognia wolno wziąć w dłonie te potężne topory. Najbardziej fanatyczni spośród nich jako wyraz oddania Innosowi kazali pobłogosławić swe topory zaklęciem ognia. Ale co on robił tutaj? Ale nie wygląda tak fajnie, no. No nie, niestety muszę go zamienić z powrotem. Chyba, że później możemy go jakoś ulepszyć, nie? Okej, o to chodziło. Coś tu więcej jest? O, złoże magicznej rudy. Dobra. Ta niebieskawa ruda nie tylko w naturalny sposób zbiera manę, lecz stanowi również cenny surowiec. Przedmioty wykonane z magicznej rudy są niemal niezniszczalne. Złoża rudy w Koryni znacznie przyczyniły się do przewagi militarnej Myrtany pod rządami Robara III. No, ja myślę. Dobra, coś tu więcej jest? Czy możemy stąd spadać? No i co, chyba możemy oddać to, nie? A nie, to temu pustelnikowi musimy, czyli nie musimy wracać do tego gościa, no dobra. Dobra, nie ma problemu. Znaczy, mam teraz malutki zgryz, czy iść tutaj? Czy tu się cofnąć, czy te drogi się łączą później, nie? To jest dobre pytanie. Kurde, gwarancji na to nie mam żadnej. O, chyba się będą łączyć. Ta. No to dobrze, to całe szczęście. Aha, i tutaj jest stado szkieletów. No, okej. Znowu coś tam miałeś, ale... Wiecie co, ja chyba raz do tej pory czyściłem ekwipunek, ale to tylko dlatego z nudów tak naprawdę, bo ta kasa... Nie jest mi jakoś potrzebne. Ja spokojnie daję radę tym ekwipunkiem, który dostaję albo znajduję, nie? A, czekajcie, teraz tylko pytanie. Może zapiszmy sobie. O nie, chyba zejdziemy sobie na dół, no. Oj, serio? Jeszcze nie mogę? No, come on. Dobra. Sprawdzimy, co tu... Aha, tu są jaszczury. Znaczy, w sumie... tutaj w sumie też można gdzieś iść. Tylko... Aha. Znaczy są tu jaszczury i nic więcej. Okej, myślałem, że nie, że tutaj... Może magiczna ruda tu będzie? Co to jest? O, magiczna, dobra. Nie wiem, na ile mi się to przyda, ale dobra. Zobaczymy się, jak zrobię porządek. Tak, i jesteśmy z powrotem. Nie wiem, czy iść tutaj dołem, cholercia. Czy wrócić się tam na górę? Niby to się połączyło. Ale dylemat w zasadzie został dalej. Nie wiem, no dobra, chodźmy. Wybiłem te wszystkie jaszczury. Okej, no zobaczymy, co nas tutaj czeka. Czy to się łączy? Może się będzie łączyć, no. Bądźmy dobrej myśli. Aha, mamy dwa golemy, świetnie. I to się łączy zapewne. Tak. Czy te golemy... jakieś pobojowisko statków.
Cmentarzysko, nawet spoczko to wygląda. Ciekawe, czy to amerykańskie. Dobra, ja tu robię porządek z tymi panami. Dobra, kończymy temacik, dobranoc. Okej. Trzeba było troszkę uważać, ale jakiegoś wielkiego wyzwania to nie stanowiły, także na spokojnie. Aha, no tu jest ślepy zaułek, tutaj nic nie ma. Dobra. Czyli to nam się tutaj łączy wszystko w tą... Już widzę, że... Poranek mamy. Wschód słońca, okej. Mam sobie odpalić dopałkę. Tak, tutaj już powoli przechodzimy do dżungli. No bo normalnie to byśmy wyszli tak, z tej strony. Klasztor bądź Setarif, okej. Jeszcze sobie sprawdzimy, czy tutaj czasami nie było czegoś ciekawego, no. Aha, no dobra, ale może coś za tym cholernym golemem będzie. Okej, jest skrzynka. Dobra, tam coś jeszcze, dobra, może być fajnie tutaj. Przeważnie, może jakaś fajna broń się dropnie. Kurwa, cię to stwo nie podpaliło. Dobra. Żegnamy go. I co my tutaj mamy? Oby coś fajnego. Tu mamy, no, grzybek. Nie, myślałem, że tu jeszcze fragmenty jakiejś relikwii mogą być. Okej. Strzały, siarka, troszkę złota, obsydian, szata maga cienia. Lekki pancerz po dołączeniu do bractwa tuszu. Magowie cienia często przedwcześnie rzucają szaty ucznia, by z dumą widzieć te w kolorze Beliara. Okej. A możemy sobie założyć. Z ciekawości. Wyposażenie. No jakbyśmy byli magiem. Jakbyśmy byli magiem, ale nie jesteśmy. Nie wiem, ile to jest warte, no ale jako ciekawostka okej, niech będzie. Chociaż wolałbym broń. Bo z broni pewnie bym korzystał. A tego pewnie nigdy nie sprzedam, bo też nie będę miał takiej potrzeby. Zwłaszcza, że mamy prawie 10 koła. Dobra, jeszcze tu się cofniemy. O Jezu, znaczy cholera, nie chodziło mi, żeby ubijać jakiegoś jaszczura, ale jak już się trafił, po prostu, wiecie, może coś, jakaś relikwia albo coś. Bo jak już raz przejdę tędy, to już pewnie tu nigdy nie wrócę. Dobra, tam dalej nie ma po co. Niestety, nic nie było. Oj, tak, musisz, nie? Za mało używałem tej swojej zdolności. No, jakby częściej z tego korzystały, to byłyby o wiele mocniejsze, ale to ich strata. Ja się nie będę tym przejmował. Dobra, wreszcie koniec tych skał, koniec deszczu, wchodzimy do dżungli. Może pochodnie schowamy też, bo już chyba będzie słoneczko powoli, nie? Ładny dzień. Dobra, co tutaj mamy? Uwaga, niebezpieczeństwo. Jakie tu może być niebezpieczeństwo? Cieniostwór? Chociaż jestem ciekaw właśnie, jak cieniostwór wygląda. I czy jest silny, nie? Normalnie w goticzku cieniostwór, no to było spore wyzwanie. Ale patrząc na ogniste jaszczury, to myślę, że nie będzie stanowił problemu. Bo ogniste jaszczury tym bardziej stanowiły wyzwanie. Dobra. Jakieś tam ziółka, okej. Ale jakby droga jest, ścieżka jest, że tak powiem, nigdzie na boki się tu nie rozejdziemy. Schowajmy broń. Coś, o, tutaj coś może być. Posążek Innosa, spoczko. Ciekawe, ile uda mi się ich znaleźć. Absolutnie nie spinam się, żeby zrobić wszystkie. Prastary ścierwojar? O, ciekawe. Ej, nawet sporo wytrzymuje. Nie spinam się, żeby zrobić wszystkie te posążki i tak dalej, bo to będzie chyba męczarnia, tak czuję. Nie. Jak się trafią, to spoko, nie? Ale, no tak jak mówię, ten eksplor w Arkanii i bicie ciągle tych mobków i chodzenie tych kilometrów, to jest porażka. To jest porażka, krótko mówiąc. O, uchodźca. Okej. No dobra, te, znaczy ciężkie, nie były ciężkie, ale były
No były twarde te ścierwojady, trzeba powiedzieć. Aha, no to tu trzeba... No dobra, to kolejne ubijemy. Dobra, sprawa załatwiona. Na górze chyba jest jakiś most, przejście, jaskinia, coś w tym stylu. Ale to nie jest chyba dla nas. Przez chwilę myślałem, liczyłem, że coś tu może być, jakiś grobowiec. Ale nie, dobra, chyba za dużo oczekuję. Chodźmy w tym kierunku. A kogo my tutaj mamy? Kto to jest? Nie, to jest chyba przyjazny. Zaraz zobaczymy. Kim ty jesteś? Uchodźca? O co chodzi? Hej, co się dzieje? Bestia! Bestia! Cholera. Nawet nie da się napić. Ale gdzie ta bestia? Dobra, nie pogadamy. Wystraszony jest na amen. Czy tu coś może być? Dziwne, że tutaj nie dali nic. Tak już w górę ładnie podeszliśmy. No jest to jakieś wyjście z jaskini na bank. Nawet je widzę, ale wejść tam nie możemy, nie. A nie, to nie jest to. Nie, nie, dobra, to nie ma co tutaj sobie głowy zawracać. Po prostu trzeba iść dalej prosto, no bo tutaj nie ma sensu się kręcić. Tutaj coś jest? To jakieś nowe ziele. Może się przydać. Jest to w ogóle alchemia? Nie no, jest, nie no, przepraszam, jest robienie mikstur. Dobra. Ale nie wydajemy żadnych punktów, to po prostu ma, jak mamy przepisy, możemy to robić. Trochę sporo tych ścierwojadów, już mnie zaczynają denerwować. Dobra, po sprawie. Zaczynają mnie drażnić. Trochę ich dużo jest tu i zaczynają się robić upierdliwe. Okej, w prawo to jest... A nie, to jest tutaj powrót do klasztoru. A w tą stronę. Stare ruiny. Okej, a tutaj? A, to chyba do naszego pustelnika jest tutaj droga, coś czuję. Ale jak mamy teleport, to go sobie odhaczymy. A moment, moment, moment. Nie, bo tam coś na mapie się pojawiło, ale mniejsza. Czekajcie, to się tutaj trochę pokręcimy. Nie, żadnych relikwii tu nie widzę. Gdzie jest? A, to tutaj jest ta chatka coś tego pustelnika. To co mi tam cały czas wynocha pokaz... Dziwne, bo normalnie poszedłbym tam, gdzie te tabliczki wynocha są. Ale dobrze, że ten teleport zauważyłem. Dobra, te ścierki już, żeby mieć święty spokój. Dobranoc. Chyba trafiliśmy na jakąś porę tropikalną, niestety. O, jakaś smocza ta. Okej, niech będzie. O, mamy tutaj wreszcie coś. Dopiero 1/3. Ja pierdzielę. Dobra, mamy właśnie tak, teleport aktywowany. Świetnie. Kolejne ścierwojady. O, odsuń się ode mnie. To nie jest domek, to są ruiny. Ale tam jest jakiś quest do zrobienia. Oj, zaraz tam wejdziemy za moment.
No nie, widzicie? Trochę tych zakamarków tutaj w tej dżungli jest, ale nie, ni cholery, żeby dać jakąś skrzynkę. Po co? Do sprawdzenia, nie? Kogo my tutaj mamy? Tad, nie! Spokojnie, co się dzieje? Tad, ty żyjesz! Tad, jestem... Martwy! Bestia cię pożarła! Nie. To moja wina! Wszystko moja wina! Mój nóż w twojej nodze! Nóż? Tylko bez głupich żartów. Pragniesz zemsty, tak? To dlatego powróciłeś z Królestwa Beliara. Nie. Ty rozumiesz? Nie miałem wyboru. Albo ty, albo ja. Albo ty, albo ja. Albo o, ty, stary. Albo ja, albo ty, albo ja. Dobra, to się źle skończy. Nie dajesz mi wyboru. Nie dajesz mi wyboru. Amulet głuszy, wisior, drewniany wisior z subtelnym rytem przedstawiającym drzewa oraz ich splecione liście korony. No na pewno nie będziemy tego zakładać, żeby czasem nie sfiksować jak on. A co mamy tutaj, cholera? O, dawno nie było tych małych główien. Witam. Witam, witam. Okej, okay, nawet mogę to otworzyć. Wow. Co to jest? Szuwarnik. Okej. Okay. Niech mu będzie. Ale... Wydawało mi się, że tu jakiś quest był, nie? Po coś tutaj weszłem, tylko nie wiem cholera po co. Oj, to może mogą być spore ruiny. Ale tego pustelnika to tu znajdziemy? Kurwa, nie wiem, czy dobrze, że tutaj teraz idę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, zakończymy sobie tu odcinek. O, ale trochę złota jest przynajmniej. Dobra. Chyba zakończymy sobie tutaj odcinek. No. Cholera wie, czy to będzie... Czy to będą długie lochy, czy nie? Nie, sprawdzimy je w przyszłym odcinku. No. Nie wiem, czy dobrze robię tutaj idąc. Wydawało mi się, że tu jakiś quest mnie kieruje, ale... A może to właśnie tego szpiega gonimy? No, tak, to są te ruiny. Okej. Dobra, ale to w przyszłym odcinku go dogonimy. Na dzisiaj to by było na tyle, także padajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.